Tak. No i właśnie Państwu mówiłem o żyletkowcu. Bardzo podobnym budynkiem był ten biurowiec uchwytów. Tu mamy jeden z takich przykładów, jeden z trzech czy czterech na terenie miasta. No to akurat nie jest dobry przykład architektury, która wpisała się w bojary, bo jak widzimy, nie wpisała się. No i znów idziemy po granicy, dawnej granicy, prawda, Polski, Korony Polskiej i Litwy. Tak, dokładnie. Dlatego, jak Państwo zauważycie, te późniejsze drogi, które były wytyczane w końcu XIX czy na początku XX wieku, są już bardzo regularne, prawda, równoległe do siebie. Natomiast te stare szlaki często biją się, tak dosyć swobodnie prowadzą, z racji tego właśnie, że jeszcze są śladem tych dawnych, czy reliktem dawnych szlaków komunikacyjnych. Także zobaczcie Państwo, na Litwie już modernizm, prawda, i wielka płyta, a w Koronie jeszcze tak, drewniana zabudowa. No tak, i tutaj widzą Państwo też na miejscu drewnianych domów, które też jeszcze niedawno tutaj stały, pojawiają się takie wielorodzinne, często próbujące naśladować, ale już w zupełnie innej kubaturze tę architekturę boją. No i wchodzimy w ruchy cenną ulicę właśnie Koszykową. Ja nie wspomniałem Państwu o tym, że dużą rolę tutaj na bojarach odgrywały rodziny niemieckie. Tak naprawdę bojary, a wcześniej okolice ulicy Warszawskiej, tam gdzie stoi Kościół Świętego Wojciecha, to są każde tereny osadników niemieckich, którzy przybyli tutaj ściągnięci jeszcze przez Jana Klemensa Branickiego. Dlatego też nazwy tych ulic mogą dziwić, prawda? Z jednej strony Wiktorii, z drugiej Koszykowa. Ale to się wzięło właśnie od nazw, często imion bądź nazwisk właścicieli, więc wspomniałem o rodzinach niemieckich. W zasadzie trzy duże rodziny niemieckie były właścicielami tego obszaru pomiędzy ulicą Piasta czy Słonimską, aż tutaj do ulicy Piastowskiej niemalże. I to były rodziny Ginelli, Kiczelu i Koty. Stąd ulica Koszykowa wzięła się, prawda, z czytania tego nazwiska Koch. Powiedzmy, prawda, Kosz, w związku z tym Koszykowa. Natomiast Wiktorii prawdopodobnie wzięła nazwę od właściciela, od imienia właściciela właśnie Wiktora Kiczela. Także niektórzy też próbują, prawda, wiązać ten fakt, ponieważ to był początek XX wieku, z sojuszem, który wówczas cesarstwo czy imperium rosyjskie zawarło z Anglią. Wtedy właśnie królową była Wiktoria i stąd niektórzy też twierdzą, że to na jej cześć. Tak, no tutaj Państwo mają próby stawiania nowych domów według tego katalogu i planu zagospodarowania. Tu jest stary dom, który jak widać niezbyt dobrze jest remontowany. I znów nowy dom postawiony według wzornika, mający odtwarzać ten dawny klimat, czy nawiązywać do dawnej zabudowy. I takie najcenniejsze przykłady stojące jeszcze szczytem, tutaj Państwo widzą, w odróżnieniu od domów, które znajdowały się wzdłuż, czy znajdują się wzdłuż ulicy Koszykowej, tutaj mamy zróżnicowanie, prawda? Domy stojące kalejnicowo, czyli te szerokofrontowe, równolegle do ulicy, domy, które stoją szczytem do ulicy. Tak jak często to bywa na podbiotowskich wsiach, wąskie posesje powodowały, prawda, że czy w ogóle wielkość tych posesji powodowały, że no, ten układ domów względem ulicy był tutaj różny. Piękny przykład, uważam, że bardzo uroczy i tworzący właśnie, świetnie oddający klimat bojar, to ten opuszczony dom po lewej stronie, Koszykowa 8. Widzą Państwo tą ludzką skalę, prawda? To też było wyróżnikiem bojar. No, naprawdę niesamowita, prosta, ale taka sprzyjająca człowiekowi, prawda, architektura, czy budownictwo nawet. I z drugiej strony mają Państwo domy, które pojawiały się, tak jak wspomniałem, w okresie, kiedy modny był modernizm, czyli znów mamy drewniany dom, proszę Państwa, ale otynkowany. I co ciekawe, takie domy powstały 2-3 tutaj na osiedlu. Tam niestety nie poszliśmy do ulicy Poprzecznej, ale stoi identyczny, tylko oszalowany drewnianą listwą. I to są domy zrealizowane właśnie według projektu, jednego typowego projektu autorstwa Rudolfa Macury, o którym była mowa przy Słonimskiej. Ale też warto podkreślić, że to były domy, które należały przed wojną do mierniczych, do geodetów, którzy założyli spółdzielnię i właśnie w ramach tej spółdzielni korzystali z kredytów i z tych typowych projektów właśnie autorstwa między innymi Rudolfa Macury. I po lewej stronie też dom nieco zmodernizowany, ale z taką dużą willą, która jeszcze w takim kształcie powstała w okresie międzywojennym. Więc też, jak Państwo widzą, no, powstawały tu różne bryły, prawda, jeszcze w tamtym czasie. I po prawej zmierzamy już do
tak zwanego Bojarskiego Domu Kultury i do budynku Koszykowa 1, gdzie kolega Wiesław Wróbel opowie już o historii i jej przybliży tutaj właśnie szczegółowo, prawda, kwestie podziałów własnościowych i tych rodzin niemieckich, które były właścicielami właśnie tych rejonów, tych obszarów. Także ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i cierpliwość. Mam nadzieję, że...